dni kapłani, przewielebna Matko Generalno, drodzy przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Ukraińskich, umiłowani bracia i siostry. Z wielką radością przyjmuję Waszą obecność we Lwowie, którą wpisujecie w piękny jubileusz stulecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Cieszę się, że powracacie do korzeni, do miejsca nie tylko wspomnień o początkach stowarzyszenia, ale do miejsca, w którym można podjąć kontynuację działalności razem ze stroną ukraińską. Cieszę się, że sąsiedztwo naszych krajów i wiele wspólnych inicjatyw nie tylko zbliża nasze narody, ale pozwala odnajdywać wspólne drogi nie tylko na gruncie zawodowym, ale również chrześcijańskiej tradycji. W zaproszeniu pan Piotr Szymczak napisał: nieprzerwaną tradycją Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest poprzedzanie najważniejszych wydarzeń mszą świętą intencji elektryków i stowarzyszenia oraz składanie kwiatów i zniczy na grobach zasłużonych elektryków. Te słowa są pięknym świadectwem pamięci o tych osobach, jakie przed laty i współcześnie wykonując swój zawód, rozumieli go jako powołanie, jako drogę służby. Wielki wkład w rozwój energetyki wniosła Lwowska Politechnika, jej profesorowie i absolwenci. Ich osiągnięcia są nadal aktualne i w wielu dziedzinach wykorzystywane po dzień dzisiejszy. Dobrze, że pamiętacie o tym dziedzictwie i podtrzymujecie pamięć o ich osiągnięciach. Dobrze, że czynicie to razem ze środowiskiem ukraińskich elektryków, ponieważ i oni korzystają z tych samych źródeł wiedzy i nauki. Moi drodzy, spośród wielu spotkań, jakie zaplanowane są we Lwowie, przyszliście do lwowskiej katedry, aby w tym jakże ważnym dla historii miejscu, przed którym, przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, przed którym król Jan Kazimierz składał swoje śluby i gdzie pokolenia ludzi stawały obok siebie w jedności, dziękować Bogu za stulecie. Dobrze, że pośród naszych świętych patronów, których relikwie znajdują się w tej świątyni, wybrzmiewa wspólna modlitwa dziękowania za historię i prośba o błogosławieństwo dla współczesności. Dobrze, że czynicie to w duchu jedności wiary i zawodowego powołania. Święty Jan Paweł II, którego relikwie także znajdują się w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, w książce Pamięć i tożsamość napisał taką wspaniałą refleksję, którą dzisiaj chciałbym przytoczyć i pozostawić Wam jako słowo na tu i teraz Waszego jubileuszu. Ta refleksja dotyczy dziedzictwa każdego narodu, a jej uniwersalizm pozwala na szerokie zastosowanie, a już na pewno pięknie tłumaczy Wasz jubileusz. Święty papież napisał: wyraz ojczyzna łączy się z pojęciem i rzeczywistością Ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. Ojczyzna więc to dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania, w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowej,
jakie składają się na kulturę danego narodu. Zatem według świętego Jana Pawła II ojczyzna to najpierw pamięć o tych wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy, którzy pracowali i poświęcali się dla wspólnego dobra. Dlatego winniśmy im pamięć, co czynimy podczas tej mszy świętej. Drodzy bracia i siostry, święty Augustyn Wielki, doktor Kościoła, napisał: gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Życzę zatem wam wszystkim, abyście, nie zważając na okoliczności i trendy współczesnego świata, zawsze szli za tym wskazaniem i swoje życie prywatne i zawodowe układali według Bożego ładu i porządku. Ponieważ gdzie jest Bóg, tam jest sprawiedliwość, tam jest ład i harmonia, tam jest świadomość służby dla innych, tam jest wzajemne zrozumienie i poszanowanie, tam jest obietnica błogosławieństwa, gdyż to Bóg mówi: kto idzie za mną, nie będzie kroczył w ciemności. Taką refleksję pozostawiam wam i proszę, przyjmijcie ją jako zachętę, aby wasze dobre czyny były świadectwem nie tylko spełnienia się na gruncie pracy i rodzinnego życia, ale również na gruncie wiary, która stawia przed nami Boga i Jego prawo, będące odwiecznym porządkiem świata. Amen. Módlmy się za Kościół w Polsce i w Ukrainie, aby w swojej działalności korzystał z dorobku wielkich myślicieli, w tym także dziedzictwa, które pozostawił święty Jan Paweł II. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych pionierów i członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w szczególności za zmarłych od ostatniego odwalnego zjazdu w Poznaniu. Ciebie prosimy. Wysławiamy Ciebie z radością wołając: Święty, 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 to czyńcie na moją pamiątkę. Aby stało się godziwe, przywołany w dzisiejszym słowie święty Augustyn, który mówi, że trzeba Boga stawiać na pierwszym miejscu, aby wszystko było na swoim miejscu, można by powiedzieć, aby też wszystko stawało się przez to po prostu godziwe.
chcemy odświeżyć też myśl, która podczas warszawskich uroczystości stulecia pojawiła się i niechby w naszych sercach została, żeby w naszym działaniu, w tym działaniu takim wydaje się naukowym i technicznym, żeby był przede wszystkim duch służby i żebyśmy pamiętali, że zawsze etyka idzie przed techniką, a osoba przed rzeczą. I to z tym, też z tą myślą, żebyśmy to mieli w sercu, kłaniamy się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. Szczególną rzeczą jest, że jedna z pierwszych, jeżeli nie pierwsza historia elektryki jest autorem właśnie lwowskiego profesora. Dzisiaj chcielibyśmy wdzięczności, dziękując za tą wspólną modlitwę, za błogosławieństwo, ofiarować współczesne wydanie tej historii elektryki. Niech to będzie jakaś taka łączność pomiędzy tamtym lwowskim ośrodkiem myśli naukowo-technicznej, a tym, co się dzieje dzisiaj i to, co gdzieś kiedyś na tej Politechnice zapuściło korzenie, ma też swoją dobrą kontynuację również i dzisiaj. Bóg zapłać za wspólną liturgię, za modlitwę, za błogosławieństwo. W imieniu wszystkich zgromadzonych, a także tych, którzy byli przed nami, serdecznie Bóg zapłać za mszę świętą i piękne słowa w homilii, które zawierzamy w swoich sercach. To tu we Lwowie właśnie profesor Politechniki Lwowskiej Roman Dzieślewski opracował pierwszą encyklopedię elektrotechniki. Dziś, 100 lat później, profesor Stefan Gierlotka wydał współczesną encyklopedię pod tytułem Historia elektrotechniki. Mam zaszczyt w imieniu SEP z księdzem Sławomirem wręczyć ekscelencji tą książkę na pamiątkę wspólnej mszy świętej. Bóg zapłać. I niech Matka Najświętsza, Królowa Korony Polskiej, ma to zawsze w swojej opiece. Oto ofiara spełniona. O Bogu, niech będzie.